Hej, siemanko, witam was bardzo serdecznie. No teraz już bankowo w ostatnim odcinku tej serii Korea na nieśmiertelnym. Trwa wojna z Anglią, został do zdobycia Londyn i York, najpierw York. Tak, żeby stolicę sobie zostawić na koniec, ale artefakcik jeszcze przy okazji sobie wydobędę. Już nawet nie patrzę za bardzo gdzie, kolumbijski może. O, jeszcze jeden. Tutaj może asyjamski. Tu by wypadało później zrobić te farmy. Ife, spadaj Ife, jednostka bez rozkazów, to miało być. Co ja tu chciałem? Ciągnąć ich gdzieś? Chyba nie chciałem ich już nigdzie ciągnąć. Chociaż gdybym miał ich ciągnąć, to bym ich ciągnął tutaj. Także powiedzmy, że tak sensownie zagramy, tak jakbym miał tą grę kontynuować. No i teraz wreszcie następna turka, tylko właśnie przypomniało mi się coś. Na początku często otwierałem demografię, to też jeszcze teraz sobie w nią zerkniemy, zobaczymy ile ma wojska przede wszystkim jeszcze Elżbieta. O, zabiła. No trochę mi Ormus pomaga, bo właśnie wziął na siebie chociażby taki ostrzał. 16 w plecy. O kurde, 13, tak nawet sumarycznie to nawet wyrwał. 38. No też zabolało. Ale nie na tyle, żebym się czymkolwiek martwił. Gdzie ona mi tą farmę zniszczyła? Tutaj pewnie. Nie. A nie tutaj, tak. Na lasę słabnie, przyjaciele. No aj dobra. Florencja? No patrzcie, podpierniczyła mi państwo miasto. Nie no, na to nie mogę pozwolić. Na to pozwolić nie mogę. Tam Haga się leczy, to mnie cieszy. Tak na szybkiego, gdzie jeszcze? Tym to się chyba wrócę. Kopalnia gotowa, machnij tam. Farmy. Śmierciowo. Dobra, najpierw dobra, kulturkę. A, ideologię może skończymy. Co tu będzie? Nic. A tutaj? Siła bojowa miasta. O, utrzymanie. O, i legii cudzoziemskiej jednostki mogę mieć. A wezmę je sobie, tak. Chociaż kurde, tutaj to złoto miałem pilnować. A ja sobie jednostki biorę, no też tak kurde. Atomowy okręt podwodny, hotel, świątynia, a później złoto. Nie wiem po co tam świątynie, dla osiągnięcia. Jest takie osiągnięcie, żeby ich 1000 zbudować, także no, o to mi chodzi. O to mi chodzi. No to jeszcze raz, niech się osiągnięcie robi. Degu. Bogactwo. Awansuj oddział. A weźmiemy wilka. Do watachy. I tutaj. Ojejku. Myślałem, że mam jeszcze punkty ruchu. Dobra, miałem zobaczyć demografia. Żołnierzy. Zero ma Wilhelm. Średnia jest 220. Ja mam 577. No ja zawyżam. Reszta ma zdecydowanie poniżej tego. Ale trudno powiedzieć, ile ma Anglia. Jeszcze miałem to miasto ogarnąć. Monako to nie dam rady, ale Florencję to odzyskam chyba. O dwa. Daj podarunek. A 500 mogę dać. A czemu by nie? Okej. Pokazuję tych. Dobra. A jeszcze coś. Postęp zwycięstwa. Bo Anglia buduje części statku. Ma jeden. Nic mi nie zrobi. Widziałbym, jakby tak dowalała te kolejne elementy. A nic takiego widać nie było. A weźmiemy tak jak poprzednim razem. Nie wiem, czy jest sens ich tu przerzucać, ale powiedzmy, że jest.
Noż kurde. Ile legi. Ja ich mogę do piechoty. Dobra, tani są. Tu jest... no jest 6. Dobra, zgadza się wszystko. Ale będę miał wojska. Nie wiem, po cholerę mi tyle, no ale... No ale jak mam, to nie będę narzekał. 100. Bij, zabij. No. I tak ma być. A wróćcie na tą drogę. Albo nie, nawet ciebie już tutaj machniemy. Tych jeszcze machniemy. No już chyba nie ostrzelam nimi. Tymi jeszcze dojadę tutaj i będę strzelał blondyn. Tu też już chcę strzelać. A tutaj może, bo też będę sobie mógł postrzelać jeszcze. Są już same te lotniskowce, więc tam niewiele mi robią. Tutaj będę osłaniał to miasto, tak jak tutaj robię to cały czas. Tu sobie jeden czuwa. To niech czuwa. Tego... Ojejku, dwie tury będzie szedł, ale dobra. Jednostka bez rozkazu. Co ty chcesz? Co ty chcesz? Nie wiem, tak się zastanawiam, jakby to jakieś ważne było w tym momencie, no ale... Lubię to budowanie. Nie wiem, jak można zostawiać te jednostki komputerowi, żeby decydował, co budować, jakie ulepszenia. To jest cholernie ważne, to raz, a dwa, no to może to tylko moje zboczenie, ale ja to bardzo lubię. Ja to bardzo lubię. Okrążenie Yorku. Jak Braveheart, waleczne serce. Dobra, najpierw York, czyli pancernik. Tutaj panie se dopłyń. Ty z kolegami tutaj właśnie walisz. Ty tu troszeczkę bliżej, żeby cię pan admirał objął. O, kolejny się rodzi, słyszę. Gdzie? Tutaj. Ojejko, mógłbym cię prze... Ojejku, przepraszam, no ale ten kaszel mnie co jakiś czas zaczyna męczyć. Nawraca się. Ten się czemu obudził, bo się uleczył. No dobra. Nie wiem, co z nim zrobić. Mogę go gdzieś przerzucić. I tak zrobię, że do Konstantynopola. No tak. Ale chociaż po co? Albo do... Teraz tutaj jest Haga. Do Hagi. Tutaj już nie ma w co strzelać. Zabijesz? Nie. Też nie. A ty? Ty właśnie byś zabił. To jest przewaga tego, który tak ładnie atakuje. Właśnie tego awansu Batacha. Pyk. Trochę za blisko nim. W zasadzie nawet podpłynąłem. A zabijamy, czyścimy. Co innego ja mam robić? O kurde, przeżyło gówno. No nie no, 99 też może przeżyć. Jeśli chodzi o... O te okręty podwodne, tak jak mówię, one miast przejmować nie mogą, także... Przede wszystkim takie... Jednostki do walki z innymi jednostkami. W zasięgu nie będziesz miał, tu nie strzelisz. Ale i tak cię przerzucę. Bo... 96, raz, dwa, no 3 jest, a ja tutaj miałem... No właśnie. Tu sobie tak zostań. Pancernik kolejny.
Tędy. Momencie. Na razie się wstrzymamy z zabijaniem jednostek. Skupimy się w tym momencie na zaatakowaniu. Dobra, najpierw Londyn. Najpierw walimy w Londyn. Pyk. Pyk. I tu też miasta są. Czyli pyk. I pyk. I przerwa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy nawet nie przesadziłem z tymi atakami. Bo możliwe, że przesadziłem. W sensie, że za dużo, że wystarczyłoby mniej. Ale chyba nie, chyba nie. Dobra, dobra. Tartak tu był. Dobra, Londyn bez problemu już zdobędę, więc... A strzelimy jeszcze w York. Jeszcze w York. Na przykład taki śmigłowiec miasta przejąć nie może. Kiedyś mógł, a teraz nie da rady. Trzeba jednostkom do walki wręcz, czy to walki w zwarciu. Damy radę? Winniśmy. Albo może dobijemy coś i... No tak chciałbym podobijać. A myślę, że to co tam mam to wystarczy zdecydowanie do ataku. Do przejęcia Yorku i Londynu. Z palcem w tyłku tak naprawdę. Jeszcze raz, mam te myśliwce przecież, a mogę je śmiało teraz wykorzystać właśnie do tego celu. Czyli ubić to, co tutaj zostało. Oj, kurde. Nie mam zasięgu. Takiego, jakbym chciał. Co on taki ranny? Ale to... Dobijesz? 28 tylko nie dobiję. A jeszcze może zdechnąć przy okazji. Chciałbym ubić. Bardzo chciałbym mówić. To jest ten. Tu mam jeszcze całego i zdrowy. Nie no, nie tak. Jaki cały i zdrowy. Ile ten Londyn, York znaczy się? Cholera, da radę? Czy nie da? Nie no, da. Najpierw troszeczkę zaatakuję. A podpuń tędy, znaczy podpuń, podleć. Ile? A kurde. Żebym ja się za chwilę nie zdziwił, no mam te myśliwce. Nimi też zaatakuje, 21. A chciałbym już w tej turze. 22, 23. Ale to on chce tędy, kurde, jechać. 29. No teraz już na dwa razy właśnie o to chodziło. 22, 40. No i pytanie teraz tak. 29, a nie dosięgnie. 45, to może nie wystarczyć. Więc jednak... Muszę jeszcze zaatakować. I teraz już... O kurde, nie dam rady. A tu mam jeszcze te niszczyciele, to poprawię, dobra.
No właśnie, nie zniknęła ikonka tego pancernika i dlatego wiedziałem, że nie dam rady. No ale teraz nawet, że kosztowny atak to nic. O, teraz zniknęła, to wiadomo, York jest mój. Okej, okay. A zobaczmy jeszcze. O! Wielkie dzieła są. Także spoko, marionetkowe. No nawet jeszcze w złotej erze skończę tą grę i wojnę całą. Ja go mogę jeszcze jakoś tego zabić. Kurde, no nie mam czym. Nie mam czym. A tak bardzo bym chciał. Tu się nic nie zrobiło, to i tak bym nie sięgnął. No szkoda. Trochę szkoda. Nie ma tu już żadnych jednostek. Cóż poradzić? A weźmiemy jeszcze tak sensownie, tu na drogę i tu na drogę. Lecz się. No i został do zdobycia Londyn. Tu jest przez rzekę. Ja mogę jeszcze Londynu przecież tak na dobrą sprawę nie zdobyć. No ciekawe, 26. Nie no, powinienem. Te dwa śmiercioboty, tylko ten jeden jest ranny. 37, 34 teraz poszło. Tu jest 32, tu 29, tu 22. Tu trochę mało. Tu masz 18, nawet nie ma co mówić. Tu jest jeszcze. Aj, on nie ma ruchu. Ajajaj. Ale nie, to dadzą radę. Widzę, że dadzą radę. No dobra, 29. Ładne zielone lasery. No i teraz już to pójdzie. Śpi. Lecz się. Fortyfikuj. Fortyfikuj. No dobra. To już będzie koniec? Tak, na pewno. Tak jest, gra się już zacięła. Niemalże osiągnięcie padło, wybraniec Hoson. Jak mówiłem, nie grałem jeszcze. Nie grałem jeszcze Koreą wcześniej. To była moja pierwsza próba. No, zakończona sukcesem. Grałem Koreą scenariusz. Zresztą już tyle grałem, że to wystarczy, że patrzę na statystyki i wiem, czym się będzie dobrze grało. A Korea z racji tego swojego rewelacyjnego bonusu wiedziałem, że będzie dobra. Tym bardziej, że przecież na specjalistów gram bardzo często. No i siłą rzeczy nawet ja tak specjalnie tą Koreę odkładałem na później, żeby właśnie nagrać sobie ją na jakimś wyższym poziomie trudności. No i fajnie, że to zrobiłem. Bezapelacyjne zwycięstwo, taka ta dominacja absolutnie pełna. Chociaż początek był trudny. No tu punkciorów dużo, no bo zdobyłem całe dwa kontynenty. Nie jeden w zasadzie, bo to jest jeden. I powtórkę chciałem sobie zobaczyć. Uwielbiałem te powtórki. O, taką właśnie chcę. Takie powtórki uwielbiałem w CIF 4. Tutaj na początku ich nie było w CIF 5, ale zrobili. Tutaj jest mój Seul. Będzie widać, jak to tak fajnie wszystko się maluje tymi kolorami. Na początku patrzcie, ile kolorów. A później mój zacznie dominować. Rewelacyjnie to wygląda. Bez kitu, w CIF 4 to ja to oglądałem namiętnie. W CIF 5 rzadko, bo późno to weszło właśnie. Bardzo późno. Tura 119. Tutaj już wojny się toczyły z Japonią, ale to on mnie atakował. Natomiast ja pierwszą toczyłem z Bizancją. To już niedługo jakoś. Zaraz się zacznie. I tu Anglia już szalała. No ładnie, granice się rozprzestrzeniają. No patrzcie, Anglia szaleje. Niedługo ja zacznę. No już jakoś tak, kurde, patrzcie, Anglia jak tutaj zdobywa cały kontynent elegancko.
O, jestem. Uderzyłem na Konstantynopol, znaczy na Bizancjum. Anglia spaliła Rotterdam, zdobyła Amsterdam, no tutaj już Konstantynopol jest mój. Japonia już podbita. Teraz uderzam na Syjam, albo za chwilę raczej jest. Też zdobyte, tu spalone. No i przygotowania do ostatecznego starcia z Anglią. I tutaj nagle się właśnie wszystko zrobi na niebiesko, tak jest. No i tak w skrócie prezentowała się ta rozgrywka. Bardzo sympatyczna. Początek był trudny, ale z czasem człowiek tą przewagę powiększał. Korea dzięki specjalistom no sprawdziła się wyśmienicie. Także polecam nią zagrać. Przypominam, że jest save z tury 0 do pobrania w opisie. Także jeśli ktoś ma ochotę zagrać sobie na tym poziomie, na tej samej mapce, to zachęcam, to zapraszam. Wiadomo przecież, że ta rozgrywka może się zupełnie inaczej potoczyć, mimo że jakby rozkład mapy jest ten sam, no to to, co na niej się będzie działo, no to już kwestia tego, jak grać będziecie, jak to się rozwinie, jak będzie grał komputer. Cudaków trochę jest. Także Londyn jak najbardziej sympatyczny, sympatyczny nabytek. No i dobra, takim pięknym widoczkiem się żegnamy. Myślę, że tutaj nie ma już co pokazywać. Przegląd gospodarczy sobie zawsze lukam. Też lubię całkiem niezłe te wartości. Dużo kultury, dużo młoteczków, dużo produkcji. No, nauki też są. I to właśnie są specjaliści. Złota tak nie jakoś szczególnie. No, jakbym teraz, jak się skończy złota era, to za chwilę mogę nie mieć tak wesoło. Ale poprzerzucałbym te inne miasta na złoto i byłoby okej. Czy coś jeszcze fajnego mogę pokazać? Chyba nie. Militarny nie ma sensu. Dobra, tak by... To w takim wypadku to już wszystko. Widokiem na Londyn w koreańskich rękach z wami się żegnam. Dziękuję serdecznie za całą serię. Trzymajcie się, pozdrawiam. Do następnej. Na razie.